Bombka łezka. Cześć! Zapraszam na poradnik wykonania obrobienia po prostu szydełkiem takiego kształtu. Jest to kropla, łezka. Wymyśliłam kilka wzorów. Zapraszam na pierwszy z nich. Do wypełnienia takiej bombki potrzebujemy akrylowe plastikowe wypełnienie, wielkość 11 cm. I pytanie do Was. Czy Wasze jedenastki też mają 10,5 cm? Bardzo mnie to ciekawi. 100 g 565 m, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. 8 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze, przyciągamy oczko ścisłe. Mamy takie większe kółko. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci. Czwarty. Pracujemy całe okrążenie. Będzie ich 16. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Słupki równomiernie rozmieszczamy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Nitkę odcinamy. Przymierzamy na formę. Jak widzicie, idealnie pasuje. Pracujemy dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek. 1 oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek omijamy. Pracujemy na kolejnym. Słupek. 1 oczko łańcuszka na poprzeczkę. 1 słupek omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejny. Słupek. Oczko łańcuszka. 1 słupek omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejny. Słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. 1 oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Początek robótki to jest najtrudniejszy moment. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 słupków. I robótka wygląda tak. 3 oczka łańcuszka na słupek. Tutaj, na tej poprzeczce, chwytamy, wykonujemy słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek na poprzeczce. Słupek nad słupkiem. Słupek na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 16 słupków. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 1 słupek omijamy. Pracujemy na kolejnym. Słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek omijamy. Pracujemy na kolejnym. Słupek. 2 oczka łańcuszka. 1 słupek omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejny. Słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka.
Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Tak to się prezentuje. I mamy w tym okrążeniu 8 słupków. A pomiędzy 2 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. Tutaj na tej poprzeczce z 2 oczek łańcuszka wykonujemy 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. 2 słupki na tej poprzeczce. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. I dalej. Oczywiście całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy w tym okrążeniu 24 słupki. Pracujemy dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 1 słupek omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 1 słupek omijamy, pracujemy na kolejnym słupek. 2 oczka łańcuszka. 1 słupek omijamy, wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. Pracujemy całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte i mamy w tym okrążeniu 12 słupków. A pomiędzy 2 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na tej poprzeczce 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. 2 słupki na poprzeczce. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. Spotkamy się na końcu okrążenia. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 36 słupków, policzcie to dokładnie. 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 1 słupek omijamy, wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 1 słupek omijamy, pracujemy na kolejnym słupek. 2 oczka łańcuszka. 1 słupek omijamy, wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. Do końca okrążenia. 2 oczka łańcuszka. Słupek omijamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 18 słupków. 3 oczka łańcuszka na słupek. I tutaj uwaga, na poprzeczce 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Słupek nad słupkiem. 3 słupki na poprzeczce. Pierwszy, drugi, trzeci. Do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte, mamy 72 słupki. Policzcie to dokładnie. 3 oczka łańcuszka na słupek.
2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 2 słupki omijamy, wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 2 słupki omijamy, wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. 2 oczka łańcuszka. 2 słupki omijamy, pracujemy na kolejnym słupek. Do końca okrążenia. 2 oczka łańcuszka. 2 słupki omijamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 24 słupki. Zobaczcie, jak robótka wygląda. Pięknie nam się rozszerza. I o to chodzi. 3 oczka łańcuszka na słupek. Tutaj, na tej poprzeczce, 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Słupek. Nad słupkiem. 2 na poprzeczce. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. 2 słupki na poprzeczce. Pierwszy, drugi. Spotkamy się na końcu okrążenia. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 72 słupki. 3 oczka łańcuszka na słupek. 1 oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 słupki omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. 1 oczko łańcuszka. 2 słupki omijamy. Wkłuwamy szydełko w kolejny słupek. 1 oczko łańcuszka. 2 słupki omijamy. Pracujemy na kolejnym słupek. Robótka nam się zaczyna zwężać. Pracujemy do końca okrążenia. Oczko łańcuszka. 2 słupki omijamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 24 słupki. Przechodzimy tutaj na to jedno oczko łańcuszka oczkiem ścisłym. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 kolejnej poprzeczce słupek. I dalej, tutaj pomiędzy słupkami wykonujemy po jednym słupku. A teraz najwyższa pora umieścić nasze wypełnienie w środku. Zobaczcie, jak idealnie pasuje. Oczywiście robótkę będziemy naciągać. Pracujemy dalej. Pomiędzy słupkami słupek. Pomiędzy kolejnymi słupkami słupek. I tak do końca okrążenia. Spotkamy się tutaj. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka. Nie jest może lekko to zrobić, ale postaramy się. Wkłuwamy, przeciągamy. Oczko ścisłe. 24 słupki. Przechodzimy tutaj pomiędzy słupkami. Oczko ścisłe. I teraz 3 oczka łańcuszka na słupek. 1 miejsce pomiędzy słupkami zostawiamy, przechodzimy na kolejne i wykonujemy słupek. Jedno miejsce zostawiamy, wkłuwamy szydełko tutaj pomiędzy te słupki, słupek.
zmniejszymy ilość słupków o połowę. Zostawiamy. Pracujemy tutaj. Słupek. Pracujemy do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka. No chodźże. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 12 słupków w tym okrążeniu. Przechodzimy pomiędzy te słupki. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. I półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. I tak samo. Opuszczamy. Pracujemy tutaj pomiędzy tymi następnymi słupkami i wykonujemy półsłupek. Całe okrążenie półsłupków. 6 półsłupków. Opuszczamy. Półsłupek tutaj. Zobaczcie, jak robótka się pięknie naciąga. Zostawiamy. Wkłuwamy tutaj. Półsłupek. Zostawiamy. Wkłuwamy tutaj. Półsłupek. Zostawiamy. Pracujemy tutaj. Półsłupek. Okrążenie zamykamy. Tutaj, gdzie było to pierwsze oczko łańcuszka, w tym okrążeniu. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitkę, chowamy. Zobaczcie, jak pięknie się robótka zamknęła. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć. Zapraszam na moją grupę na Facebooku i możesz podzielić się zdjęciem gotowej robótki wykonanej według moich poradników.